Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielki wieku. Sia lodato Jezu Chrystus, sempre sia lodato. Kochani, dzisiaj to szczególny dzień. Jesteśmy w parafii. Jaka parafia? Świętego Bożego w Kiernosie. Kiernosia, gdzie tutaj, no blisko Łowicza, tak można by nazwać, tak, prawda? I w parafii, gdzie to spotkanie, no nie tylko msza święta, to spotkanie modlitewne. Msza święta, katechesa, nabożeństwo, uwielbienia Pana Jezusa, modlitwa z prośbą o uzdrowienia. No a teraz jesteśmy przed tym spotkaniem w domu modlitwy numer 177. A więc tak, cieszę się bardzo, bo tych domów już mamy 329. Więc już to jest ten numer początkowy. No i przedstawmy się. Allora siamo qui, carissimi, in una parrocchia vicino Łowicz, una città. Ma certamente avremo la celebrazione stasera, la Santa Messa, adorazione eucaristica come di solito, poi la catechesi, ma siamo anche in un villaggio, in quella parrocchia, dove c'è la casa di preghiera di San Charbel numero 177. Ma guardate bella famiglia, ora vi presenteremo. Zobaczcie jaka piękna rodzina. Z relikwiami dzisiaj, tu świętego Charbela, więc zacznijmy od starszych, prawda? Mamusia, tak się tak przedstawi? Zosia Durbaj. Tato, mąż pracuje. Mąż pracuje na roli. Czas pracy, słuchajcie. Sianokosów, prawda? Allora, lei che si è presentato, ma suo marito sta lavorando in campo, perché siamo in Campania. A to wnuczęt, wnuczki. Nipotini. Jak masz na imię? Asia. Ile masz lat, Asiu? Sześć. A więc widzimy Asia, ma 6 lat wnuczka, a druga? Julia. Jak jest na imię? Julka. Julka, już nie Julia, Julka. Allora, Giulia. Allora, che vediamo due nipotini. A wy się modlicie? Modlicie się? Tak? Tak. Ale przyjęłaś niedawno kogo do serca? Kiedy to było? 27 maja. Pięknie. Jakie to było przeżycie, nie? Przyjąć Jezusa do serca, co? I żebyś go miała, tego Pana Jezusa. Mówimy dzieciom wszystkim, które, żeby zawsze przyjmowały Pana Jezusa z taką miłością i żeby one się modliły za rodziców, za kapłanów, za rodziny. Bo dzieci mogą wiele wyprosić, prawda? Julia pokazywała mi list, jak rodzice pojechali do Fatimy. Co tam napisałeś w tym liście? No, że rodziców kocha, no i że Maryja mi dopuści do tego, do czego? Tak, żeby cokolwiek się wydarzyło. Właśnie, zobaczcie jaka ufność. Napisała sobie tak, że na pewno Matka Boża będzie chronić rodziców, żeby szczęśliwie wrócili. Tak, bo wie, że kochacie nas. Tak, właśnie. Tak napisała taka sama. Ufność dziecka. Allora guardate, Giulia parla anche quanto era felice quanto ricevuto Gesù il 27 maggio scorso, ma anche quando ha scritto una lettera bellissima quando i genitori sono partiti a Fatima, lei scriveva dicendo io prego per voi, ma sono sicura che non vi succederà niente perché la Madonna vi difenderà. No, a teraz przechodzimy już do rodziców. Witold i Kasia. Witold i Kasia, allora genitori. Ile lat jesteście po ślubie? 11 lat. W tym roku będzie 11 lat. Sono 11 anni dopo che hanno celebrato matrimonio. Od 2 lat tutaj no, jest dom świętego Charbela do modlitwy. Tak. I spotykacie się i naprawdę... Nigdy jeszcze nie było. Nie było tak. Tygodnia, gdzie nie byłoby tej modlitwy. Wspólna modlitwa. Tak. Guardate come bello. Da 2 anni sono casa di San Charbel e non è mancato neanche una settimana che non si sono riuniti proprio a pregare insieme. Co możecie powiedzieć właśnie dla tych, którzy również modlą się w domach? Jakie przesłanie? Czy czujecie, że jesteśmy taką rodziną? Czy odczuwasz jakąś więź, że gdybyście teraz się spotkali
na dużym placu, poczuje się taką więź? No tak, Duch Święty działa, Święty Szarbel przemawia, jak się modlimy całym sercem, prosimy Go o wiele łask dla chorych. Także na pewno chcemy prosić jeszcze Świętego Szarbela, żeby się nie załamywać, żeby te domy, które istnieją, trwały nadal, mocno, jak skała. Żeby się nie bały i wierzyły, że on działa. Questo è molto importante, come dice, che noi dobbiamo avere quella sicurezza che San Charbel, vediamo, va bene, che San Charbel ci aiuti anche a portare tutte le case di preghiera avanti, che dovete essere forti. Ma mi interessa, bo pan pracuje jako ochroniarz na dworcu centralnym w Warszawie. Więc możemy go spotkać. Witek jest na dworcu centralnym, dlatego przyjdźcie do Witka, powie wam o świętym Szarbelu. Lui lavora come la sicurezza nella stazione centrale di Varsavia. Allora tanti stanno facendo evangelizzazione, no? Ewangelizuje tak, ewangelizuję każdego dnia, jeśli jestem na służbie. Bóg mnie umacniam wszystkie osoby chore. Podróżujących. Tak, podróżujących. Mówisz o ojcu Szarbelu czasem? Tak, tak, oczywiście. Błogosławię, przede wszystkim mówię, że mam tu dom modlitwy i wiele łask wypraszam. Modlę się przede wszystkim. Ostatnio nawet przeprowadzałem niewidomego, którego błogosławiłem, mówię, ja będę nie się modlił. Nie błogosławisz tak, jak ksiądz, nie. Słowem tak, błogosławisz. Tak, słowem. Allora, guarda, molto bello quanto lui dice che questa evangelizzazione, che incontra tanti che viaggiano, che li parla anche di San Charbel, di Gesù. Questo è importante, soprattutto di Gesù Cristo. Anche dice che uno non vedente, ultima volta, ha avuto con uno non vedente molto discorso. Mm-hmm. A więc jesteście rodzina szczęśliwa? Bardzo szczęśliwa. Tak, bardzo. Żona co? Tak, tego, nie do kamery, tylko szczerze. Żona chce powiedzieć. Gdyby serce mogło mówić, to by powiedziało. Jest rano, tak? Dobrze, wiem, że również modlicie się Jezus do ojca Daniela. Pozdrawiamy ojca Daniela, błogosławimy całej wspólnocie, wszystkich. No ja mogę, proszę księdza, powiedzieć takie świadectwo moje, że no, ta moja wiara do tej pory to była taka, można powiedzieć, letnia. Chodziłam do kościoła i właśnie jak pojechałam na pierwsze spotkanie do ojca Daniela, to było w kwietniu 2015 roku, no to już jakiś czas temu, że od tamtej pory po prostu w moim sercu zrodziło się takie przede wszystkim pragnienie takiego większego poznania Jezusa i doświadczenia żywej tej miłości. Allora, doświadczenie żywego Jezusa. Questo è molto importante, che dice che frequentano anche per la preghiera con padre Daniel a Częstochowa, un grande anche carismatico, che dentro di lei si è aperta questa desiderio anche di Gesù di più. I to jest ważne, że my razem kapłani, że jesteśmy w jedności, że dom modlitwy nie przeszkadza ni tęczemu, bo idzie święty, który prowadzi nas do tego pogłębienia, ale gdy mamy też jakąś wspólnotę i możemy zbliżać się, bo my w zasadzie codziennie widzimy zbliżać się bardziej do Jezusa, ale nie zaniedbujecie domu Szarbela, nie? Jesteście modlitwy. To jest najważniejsze i modlimy się za ojca Daniela, modlimy się za wielu, abyśmy wszyscy i my wierni w różnych wspólnotach stanowili jedno. Abyśmy, bo my jesteśmy dziećmi jednego Boga. My jesteśmy, mamy jednego Ojca. I tam nie ma w niebie, czy jesteś z tej wspólnoty, czy z tego domu. Tam w niebie Ty jesteś moim dzieckiem. Moim. Ty nie jesteś, czy jesteś tym księdzem, czy tamtym. Ty jesteś moim uczniem. To ja Cię wezwałem. Módlmy się za kapłanów, dobrze? Allora, come dicevo, dobbiamo entra sempre essere uniti nella preghiera, perché siamo tutti figli di Dio. Grazie, dziękuję Wam jeszcze bardzo. No właśnie, jeszcze tutaj, przepraszam dom Was. Numer domu modlitwy. Elżbieta i Wiesław, dom modlitwy, numer 36, Sannik. Sanniki 36. Jesteśmy domem modlitwy, piąty rok. Piąty rok i tutaj, kto jest tutaj z tego domu modlitwy? Zaraz Wam pokażemy. Ale widać. Jeszcze jest, proszę bardzo. Proszę, pokażemy. Tutaj filmowała, kto jest z domu modlitwy. Jeszcze.
Ania, tak? Więc bardzo, który tu numer domu? 87. Allora, casa di preghiera 77, San Niki. No na tym kończymy, moi drodzy, i pozdrawiamy wszystkich. I dziś obiecuję modlitwę. Myślę, że całą tą rodziną, te wszystkie intencje, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sielodato Gesù Cristo.